kochani, sędzia Gwizdże po raz ostatni w meczu o piąte miejsce w Centrum Odkrywania Młodych Talentów w Wrocławiu przegrywa z Futbol Akademii Lwówek Śląski, natomiast my wychodzimy KS Talent w Bolesławie z roczniku 2005 młodsi przeciwko FC Akademii Wrocław. Słuchajcie, w grupie zagraliśmy meczyk na 1-1, był to meczik pierwszy, mecz otwarcia zawodów, natomiast w tym momencie przyszło nam się zmierzyć o miejsce trzecie i czwarte, no co świadczy o tym, że mieliśmy dosyć mocną grupę. Chłopcy tam ulegli 2-1 w finale, my ulegliśmy 1-0 Śląskowi Wrocław. No naprawdę, kochani, trzeba obiektywnie powiedzieć, po generalnie słabszym meczu, po słabszych zawodach. Powiem, kochani, tak, że generalnie jest to ostatni turniej. Słuchajcie, musimy zrobić teraz, wy macie, kochani, troszkę tak, a ja zawiążę naszemu bramkarzowi buta. Super. Czekaj, Tymciu. Mocno masz zawiązany. Powodzenia, leć. Leć do chłopaków. Przepraszam, kochani, mieliśmy techniczną awarię, wiązaliśmy buta naszemu wspaniałemu bramkarzowi. Bramkarz dzisiaj broni w dwóch drużynach, no nie mamy ławki rezerwowych, kochani, także musimy w kategoriach sukcesu mówić o tym turnieju, aczkolwiek styl, w jakim doszliśmy do tego po trzecie miejsce, jest naprawdę taki sobie. Gutek po pięciu bramkach strzelonych na tym turnieju zagrał, no, nawet nieprzeciętne, myślę, że naprawdę, kochani, obiektywnie słabe zawody. Jestem ciekawy tego meczyku, natomiast jak pamiętacie, jesteśmy po pobycie u nas chłopców z KS Talent Bolesławiec. Mieliśmy Misia, Łukiego i Sapka przez dwa dni. Chłopcy późno w nocy poszli spać. Było mnóstwo atrakcji. Graliśmy, słuchajcie, robiliśmy unboxingi, strzelaliśmy. No i muszę powiedzieć, że w tym momencie to jest chyba maksimum naszych możliwości. Dzisiaj jest przechwyt Gutka. Mamy prawą nogę, bramkarz łapie. Także no nie spodziewam się niczego wielkiego, kochani, po tym meczu. Jakich, muszę przyznać, przyglądając się pierwszym... Ej! Przyglądając się po pierwszym meczu, kochani, myślałem, że w całych zawodach nie zrobimy tutaj szału. Natomiast, tak jak przypominam, w grupie zagraliśmy z drużyną z Wrocławia na 1-1. W tym momencie gramy meczyk o trzecie miejsce. Dzisiaj było 10 drużyn, kochani, już znamy miejsca, mamy bramkę. Dzisiaj mamy brawo Wrocław. Dzisiaj mamy, kochani, 10 drużyn, z czego 3-4 z Wrocławia. Z Chojnowa mieliśmy drużynę, z Żagania mieliśmy drużynę, z Lwówka mieliśmy drużynę, także no, natomiast uwaga, już po aucie. Natomiast Natomiast, kochani, reasumując, podsumowując wszystkie turnieje, które się odbyły na tej sali, musimy sezon zimowy udać za naprawdę udany. Gutek zdobywał tutaj trzykrotnie Króla Strzelców, raz z rocznikiem 2004, dwa razy z rocznikiem 2006. Słuchajcie, no dzisiaj na 2005 brakło prądu. Poza tym, że ta drużyna, którą tutaj widzicie, czyli Kuba, Diabełek i Gutek, jest jakby na potrzebę tego turnieju zestawiona. To są chłopcy, którzy raczej nie spotkają się. Brawo, Diaj, myślałem, że mamy wyrównanie. To jest drużyna, która się nie widzi i nie podają sobie piłeczek. No, no nie grają na co dzień po prostu, może tak. Co zresztą możecie zaobserwować we wszystkich meczykach. Zdaje się, jeden meczyk drużynowy, który chłopcy zagrali, był w centrum. Natomiast cała reszta, no tak, jest, uwaga, mamy 2-0. Pięknie, Tymuś dostał do końca. Słuchajcie, pusto! Wypchali Gutka, szkoda, bo była pusta. Bramka, mógł zaryzykować, natomiast dzisiaj strzał Gutka z daleka jest jak na lekarstwo. Co skutkuje tym, że gramy właśnie o trzecie miejsce po takich, powiedzmy, przeciętnie, jak nie po słabych zawodach. Jedne ze słabszych, jakie ja, kochanie. Wyjdź, Tymek, wyjdź! Dobra, super. Graj piłą, graj, bo znowu 1-0. Znowu na styku jest mecze. Graj! W grupie, przypominam, było 1-1. No, jakby drużyna z Wrocławia pokazuje większe chęci do wygrania. Chłopcy spacerują, chodzą. No.
Pooglądajmy chwilkę to widowisko. Pewnie, nie ma problemu. Bo to jeszcze jeden mecz został, wiesz? Nie ma kibiców. Ja rozumiem. Już zaraz. To dogadaj z Krystianem, zrobimy. Nie ma problemu. Został nam jeszcze finałowy meczik do rozegrania, natomiast turnieje, kochani, w gromadce to są turnieje, które są mocno czasochłonne z racji wszystkich turniejów, które są rozgrywane na sali. Rozgrywa się to na jednym boisku. Przerwy między meczami jest czasami, kochani, po godzinę. Tak jak mówię, większość strat i większość grania, kochani, jest u nas indywidualna. No, nie udało się trenerze drużyny zestawić. No, jest indywidualnie rozegrany zawody. Także obiektywnie, kochani, spodziewamy się. Proszę bardzo. Pięknie przerzucone, technicznie zgrane. Brawo Wrocław. Gratulacje dla Akademii. Natomiast... Kuba, pozycja, gdzie jest Kuba? No, roczniku 2005, kochani, no niestety jakby drużyny nie posiadamy. Nawet nie wiemy, jak rozegrać środek. Dużo indywidualnych strat, kochani, dużo. Graj! Spróbuj Gutek! Próba! Może, słuchajcie, spróbuję Gutek to, co gra. Trzymaj! Oj, nawet ten wolny prosto w niego. Słuchajcie, trenera Nina mówi sama za siebie. To był wolny, który jakby podsumował występ naszej drużyny na dzisiejszym turnieju. Dobra, czy coś się uda strzelić, chociaż jakąś honorową brameczkę. Widzimy, kochani, że wynik z grupy 1-1 nie był przypadkiem. Drużyna z Wrocławia postawiła fajne warunki. Wydaje mi się, że bardziej od naszych chłopców z KS Talent chcieli to wygrać, także... To jest rocznik, kochani, 2005, tu przegra szybszą piłeczkę, natomiast nie regenerując odpowiednio organizmu, kochani, no, nie ma opcji, przegrywamy fizycznie te zawody, uwaga, no, zero. Zobacz, jak Gutek biega, on będzie kula. Kula? I tak człapił z tego mistrza, ale on taki był... ...dobry miał tutaj skroszony. Się wszystko nie wyciągają. Wszystkie strzały dzisiaj... Nie są mocne, nie. Była szansa na bramkę kontaktową na 2-1, natomiast uwaga, jakby ja jestem pogodzony, kochani, z wynikiem, ale najgorzej, że chyba chłopaki też, także zajmujemy czwarte miejsce ostatecznie, kochani, w zawodach, gdzie jesteśmy organizatorem, w zawodach zamykających cykl zimowych turniei halowych w Gromadce. W tym roku wystartowaliśmy w roczniku 2005 trzy razy, z czego jeden raz byliśmy w finale, przegraliśmy wtedy z Kielczowem, teraz doszliśmy do czwartego miejsca i zajęliśmy trzecie miejsce w Niemczech. Także nie udało nam się wygrać w tym zestawieniu żadnego turnieju, kochani. Natomiast mówię, no chłopcy nie grają w tym składzie na co dzień, nie trenują na co dzień. Myślę, że tutaj dużo jakby większe osiągnięcia moglibyśmy, znaczy dużo więcej moglibyśmy osiągnąć z naszym rocznikiem 2006, czyli z Łukiem, z Misiem i mielibyśmy wtedy jakoś tam większe apetyty na rozwój.
rozstrzygnięcia w tym turnieju. To wszystko jest senne, słuchajcie. No, fajna próba, słuchajcie, Gutka z przełożeniem, ale to wszystko jest dzisiaj bez siły. Te strzały mina trenera, mówi sama za siebie. Szkoda, że do zera, szkoda, że bez strzelonej bramy. Graj, Kuba, graj! Zobaczcie, nam się nie spieszy. Już mamy jakby te zawody rozstrzygnięte. No, jeszcze uderz to, Gutek, nie? Szkoda, że próbujemy wejść do bramki z takim fajnym, żywym bramkarzem. Mieć koniec zawodów, kochani, także czwarte miejsce na 10 drużyn. Wyprzedzamy takie ekipy jak drugi KS Talent, jak drugi Śląsk Wrocław, pierwszy, przepraszam, Śląsk Wrocław, drugi Śląsk Wrocław będzie grał w finale, pokonali nas w meczu półfinałowym. Wyprzedziliśmy ekipę z Żagania, ekipę z Chojnowa. Wyprzedziliśmy ekipę Centrum Odkrywania Młodych Talentów oraz Lwówka. I ostatecznie kończymy na czwartym miejscu. Zobaczycie, kochani, nie będziemy gratulować takiego występu, nie chcemy utwierdzać przekonania, że chłopcy wykonali kawał roboty, bo jej nie wykonali, kochani. Bardzo obiektywnie musimy podsumować zawody w roczniku 2005. Natomiast no nie mamy jakby drużyny zestawionej w tym roczniku, ale myślę, że mocno wynika to z tego, kochani, że chłopcy nie trenują, nie mamy po prostu rocznika 2005. Dzisiaj taki eksperyment troszkę zestawiony w połowie, także w kategoriach dobrej zabawy. Gratulujemy za Wrocławia po ładnym meczu 2-0. W każdym razie pogratulować czwartego miejsca idziemy. Trenerze, trzymamy kciuki. Powodzonko. Właśnie w tym momencie do meczu finałowego startuje Śląsk Wrocław razem z Akademią Kiełczów. Meczyk finałowy z Akademią. Patrzcie, i mamy otwarcie wyniku. Z Akademią Kiełczów, kochani, dzisiaj te puchary, dzisiaj te medale nie jest, kochani, dla naszych zawodników. Ja tylko utwierdzę się, tak Kiełczów ze Śląskiem Wrocław rozgrywa finał. Zobaczcie, chwilkę, za momencik nam braknie karty pamięci, kochani, nagraliśmy pełne zawody, wszystkie mecze, także tyle, ile nam się uda, tyle zobaczycie, może wpadnie pierwsza bramka. To jest, panie trenerze, to jest drugi Śląsk, mówi Kopak. To jest jego drugi Śląsk, to nie jest pierwszy. Pierwszy pokonaliśmy. To jest jego drugi Śląsk. Ale jego rezerwy, chodzi o to jego słabsza drużyna. Nie? To jest finałem. Wiecie, sklepaliśmy techników, nie? A tutaj brakło powera. Nie? Ma trener troszkę, mówię, smutniutką minę, kochani, to na pewno ma o czym myśleć. Za rok 2005 to będzie jakby ta górna wartość rocznikowa naszych Orlików w Jeleniogórskim, bo tak mamy. Także, kochani, no, trzeba będzie to polepić częścią rocznika 2006, który dochodzi jako Żaki, ale myślę, że spokojnie damy radę. Trzeba to po prostu poukładać na boisku, zrobić z chłopców gratulacje czwartego miejsca, Kubusiu. Zrobić z tego, kochani, drużynę. Mamy jeszcze kilka minut. Cały czas widzę, słuchajcie, 0-0, także jesteśmy bez bramek.
Wiecie, no stawka meczu wysoka, bo to już ostatnie spotkanie dzisiejszego pięknego popołudnia. Na dworze jest śliczna pogoda. Słuchajcie, pierwszy dzień lutego. Przy komputerach, zamiast, słuchajcie, przy telewizorach, na hali, na sportowo rozgrywane zawody. Przypominam, w roczniku 2005. Piękny dopis Śląska, słuchajcie, rodzice dopingują swoją drużynę. Się w trakcie zawodów, natomiast no, myśmy dwa razy pod rząd poszli spać naprawdę bardzo późno w nocy, ale przypominam, nagrywaliśmy dla Was naprawdę fajne odcinki, mieliśmy świetną wizytę z Feri i to się przełożyło dzisiaj na jakość gry w tym turnieju. To takie naprawdę, słuchajcie, słabe. Naprawdę ciężko dzisiaj kogokolwiek wyróżnić w tej naszej. Czwarte miejsce nie jest słabym miejscem, jest zaraz za podium. W sumie niektórzy mówią, że najgorsze, ale tak naprawdę, kochani, to wszystko chyba na co nas stało. Mamy otwarcie meczu 1-0, kochani, dla Kielczowa. Przypominam, Kielczów w broni. Trzymajcie się, powodzenia. Gratuluję. Piąteczka, ciach do ludzka. W tej chwili macie, kochani, otwarcie wyniku. Przypominam, Kielczów broni zwycięstwa turnieju sprzed kilku miesięcy, czy dwóch miesięcy. Myśmy wtedy z nimi w finale przegrali 2-0. W roczniku oczywiście 2-5. W roczniku, który no, nie jest naszą jakimś koronnym rocznikiem. Także. Także no, Kielczów tutaj w roli faworyta. Natomiast ten Śląsk Wrocław w roli takiego troszkę czarnego konia. Trener opowiadał, że to jest jego druga drużyna. Pierwszą drużynę mieliśmy u siebie w grupie i wygraliśmy z nimi 2-1. Kochani, nie wiem, jak to wygląda tutaj na karcie, bo pokazuje mi, że już mamy koniec karty. Natomiast no, szczerze, Gutka okiem na puchary, ale to nie nasze puchary, Gutku, nie w tych zawodach. Uwaga.
dzisiaj nam po prostu brakło prądu. Jest połowa. Tak, jest to przepis, który nie pozwala wznawiać gry ponad połowę. Niebieski. Graj. Janka, będzie rzut wolny bity. Króla chyba to już nie wiem, czy to dekoracja za minutę.